Uwielbiam kręcić filmy na temat szczepionek. Dzisiaj film będzie długi, więc krótkie słowo wstępu. Wszystko, o czym dzisiaj mówię, dotyczyć będzie dwóch szczepionek przeciwko koronawirusowi, które opracowane zostały przez firmy Moderna i Pfizer we współpracy z BioNTech. Mówię o nich dlatego, że to one jako pierwsze będą, a nawet już są wykorzystywane do szczepień. Łączy je również to, że obydwa te preparaty są szczepionkami mRNA. A co to znaczy, zaraz sobie wyjaśnimy. W nadchodzących miesiącach najprawdopodobniej zatwierdzone będą też inne preparaty produkowane przez inne firmy i wykorzystujące inne niż mRNA technologie. I o nich dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Żeby nie marnować waszego czasu, to tutaj jest lista pytań i minuta filmu, w której poszczególne zagadnienia omawiam. Lecimy. Co to jest szczepionka mRNA? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy zrozumieć, co to jest mRNA. Dlatego wracamy na lekcję biologii w gimnazjum. Nasze komórki funkcjonują w oparciu o informacje zawarte w DNA. To z DNA brane są instrukcje dotyczące tego, jakie białka produkować, bo to z grubsza do produkcji różnych białek sprowadza się nasze jestestwo. Maszyneria komórkowa, która te białka produkuje, nie korzysta jednak z DNA bezpośrednio. DNA jest bardzo cenny, więc siedzi sobie w takiej osobnej przegrodzie, czyli w jądrze komórkowym. Gdy pojawia się potrzeba zaczerpnięcia jakiejś informacji z DNA, to w jądrze tworzona jest kopia robocza, taka krótka notatka zawierająca informacje np. o produkcji jednego białka. Ta notatka to właśnie mRNA, czyli tak zwany messengerowy RNA. mRNA eksportowany jest poza jądro komórkowe do cytoplazmy, gdzie łączy się z organellami, które na podstawie tej notatki produkują białka. Szczepionka mRNA wykorzystuje ten mechanizm, czyli dostarcza do naszych komórek mRNA z zewnątrz po to, by wymusić na naszej maszynerii komórkowej produkcję pożądanego białka. W wypadku obydwu szczepionek, syntezowane na jej podstawie, na podstawie tej zewnętrznej notatki, jest wirusowe białko spike. Takie białko jest potem prezentowane na powierzchni naszych komórek, gdzie układ odpornościowy ma możliwość namierzenia tego obcego i uruchomienia kaskady reakcji, która prowadzić będzie do nabycia odporności. Jakie są zalety szczepionki mRNA? Dlaczego zdecydowano się skorzystać z tej nowej technologii? Nie jest to przypadkiem, że pierwszymi szczepionkami, nad którymi prace zostały zakończone, są akurat szczepionki mRNA. A żeby zrozumieć dlaczego, warto przypomnieć sobie, jak działają klasyczne, te stare szczepienia. W klasycznej szczepionce wykorzystuje się jakiś fragment patogenu, na przykład jego białko, albo patogen w całości, ale na różne sposoby osłabiony. On może być zabity albo atenuowany, czyli pozbawiony zjadliwości. W takim procesie musimy sobie ten patogen jakoś wyhodować, a to wcale nie jest takie proste. Tak jak nie każdą roślinę da się wstawić do doniczki na parapecie, tak też nie wszystkie mikroorganizmy da się hodować i nieraz trzeba bardzo długo kombinować z warunkami tej hodowli, tak żeby dawała ona zadowalające rezultaty. Z ciekawostek, do dzisiaj wirus grypy przy produkcji większości szczepionek jest hodowany w kurzych jajkach, czyli mamy roboty na Marsie, ale wirusa grypy potrafimy hodować w kurzych jajkach. Hodowla jest żywa, a w związku z tym bywa też nieprzewidywalna. Nie produkuje wystandaryzowanych ilości niezbędnych nam patogenów do osłabienia albo do wyizolowania z patogenu konkretnych elementów. Potrzebne też jest opracowanie całego kolejnego procesu i nieraz takie zafajdanie preparatów różnymi substancjami, które potem trzeba jeszcze usunąć. Z patogenami stwarzającymi zagrożenie można też pracować tylko w konkretnych laboratoriach o konkretnym poziomie zabezpieczeń, a to ogranicza liczbę dostępnych do badań placówek i w konsekwencji też przeroby. Więc możecie sobie wyobrazić, że już samo kalibrowanie takiego procesu, a co dopiero jego wyskalowanie do poziomu przemysłowego, jest zadaniem bardzo trudnym. Jest bardzo praco, czaso i energochłonne, a dodatkowo też bardzo kosztowne. W związku z tym, że te klasyczne technologie szczepień nie nadają się do końca do takiej szybkiej odpowiedzi na sytuacje właśnie takie, z jaką mamy do czynienia teraz, od wielu lat poszukiwano alternatyw i od wielu lat pracowano nad jakąś platformą do tworzenia szczepionek, która opierać się będzie właśnie na mRNA. Wykorzystanie mRNA ma tę zaletę, że wyklucza etap pracy z patogenem samym w sobie. Musimy jedynie znać jego genom, a ten w przypadku koronawirusa został sekwencjonowany już w styczniu. Nie musimy prowadzić żadnych hodowli. Nie musimy niczego z tej hodowli izolować, oczyszczać ani osłabiać. Synteza mRNA jest takim
powiedziałabym, prostym procesem, który nie wymaga skomplikowanej kalibracji i który z grubsza da się ustawić tak, by dawał jednostajne, przewidywalne wyniki. I to upraszcza skalowanie produkcji do poziomu przemysłowego. W ramach platformy mRNA zadanie produkowania białka, które pobudza nasz układ odpornościowy, jest też delegowane na samych szczepionych. Białka nie trzeba produkować w laboratorium ani w fabryce, bo to nasze własne komórki zajmą się jego produkcją. Wszystko to sprawia, że ta metoda jest bardzo elastyczna, pozwala na szybkie reagowanie na takie sytuacje, jakie mamy teraz, czyli na pojawienie się nowych patogenów. Podsumowując, produkcja klasycznej szczepionki jest procesem wieloetapowym, wymagającym zabawy z mikroorganizmami, które nie zawsze chcą z nami współpracować, takim trudnym do okiełznania, trudnym do przeprowadzenia w fabrykach, w cudzysłowie oczywiście zababranym. Produkcja szczepionki mRNA jest z kolei bardziej czysta, taka elegancka, nie wymaga hodowania patogenów, jest prostsza do wyskalowania na poziom przemysłowy i generalnie mniej problematyczna. Szczepionki mRNA przeciwko koronawirusowi są nowe. Czy oznacza to, że nic o nich nie wiemy? Dotychczas nie stosowano szczepionek mRNA na szeroką skalę u ludzi. Można więc powiedzieć, że szczepionki mRNA są nowe, ale to nie oznacza, że są nieznane. Z przyczyn, o których mówiłam w poprzednim pytaniu, od wielu lat rozglądano się za alternatywą dla zwykłych szczepień, a wzmianki o szczepionkach mRNA pojawiają się w literaturze już od lat 90. Przeprowadzono wiele testów tych szczepionek na modelach zwierzęcych, ale również na ludziach w badaniach klinicznych. Z chorób zakaźnych badaniom klinicznym poddawano już szczepionki mRNA m.in. przeciwko HIV, przeciwko wściekliźnie, grypie i wirusowi Zika. Szczepionki mRNA bardzo intensywnie bada się również pod kątem leczenia przeróżnych nowotworów, m.in. czerniaków. Badania nad szczepionkami mRNA trafiły na przeszkodę związaną z tym, że mRNA jako cząsteczka jest dość niestabilny i szybko degraduje, a dodatkowo nie przedostaje się samoistnie do wnętrz komórek. Problem leżał więc nie tyle w samym wymyśleniu szczepionki, ile w tym, żeby tę szczepionkę dowieść tam, gdzie ona ma działać, czyli do środka komórek. I zarówno w preparatach Moderny, jak i Pfizera mRNA jest dlatego zatopiony w takich lipidowych banieczkach, które ochraniają go przed enzymami i umożliwiają wejście do wnętrza komórki. To nie jest więc tak, że szczepionki mRNA jako koncepcja, jako technologia zostały wymyślone w ostatnich miesiącach i na kolanie. Nad tą technologią debatowano i pracowano już w ostatnich 3 dekadach. Jeśli idzie o naszą wiedzę o 2 konkretnych preparatach przeciwko COVID, to w badaniu Moderny zaszczepione zostały łącznie 15 184 osoby, a w badaniu Pfizera 21 720. Daje nam to łącznie dane od niemal 37 tysięcy osób, które szczepionkę przyjęły, z których większość monitorowana była pod względem stanu zdrowia przez średnio 2 miesiące i będzie monitorowana przez nadchodzące 2 lata. O zaobserwowanych skutkach ubocznych powiem za moment. Czy szczepionka mRNA może ingerować w genom? Nie może. mRNA nie jest czynnikiem infekcyjnym, nie jest transportowany do jądra komórkowego, nie rekombinuje do DNA i w związku z tym nie musimy się obawiać, że zostaniemy po zaszczepieniu genetycznie zmodyfikowani. Druga rzecz jest też taka, że mRNA dość szybko degraduje. Nasze komórki muszą zachować elastyczność co do tego, jakie białka są aktualnie produkowane i w związku z tym nie przechowują tych roboczych notatek z mRNA długo. mRNA utrzymuje się w komórkach od kilkunastu minut po kilkadziesiąt godzin, a potem po prostu znika. W związku z tym produkcja wirusowego białka po zaszczepieniu również nie będzie trwać w nieskończoność i szybko ustanie. Jakie skutki uboczne mogą się pojawić po zaszczepieniu? Skutki uboczne w badaniach nad szczepionkami monitorowane są na 2 sposoby. To jest zarówno poprzez zbieranie ankiet od badanych, jak i zbieranie twardych danych, na przykład analizę próbek krwi. Te pobierane były od wszystkich ochotników dzień i 7 dni po przyjęciu szczepienia. W przypadku badania Pfizera skutki uboczne odnotowane w ciągu tygodnia od szczepienia obejmowały głównie ból w miejscu ukucia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i dreszcze. Skutki uboczne po 2. dawce występowały częściej niż po 1., ale to jest akurat spodziewane zjawisko. Skutki uboczne miały w większości lekki albo umiarkowany przebieg. Jeśli idzie o ciężki przebieg, to po 2. dawce u 4,6% badanych zakwalifikowano tak zmęczenie, u 3,2% ból głowy, a u 2,2% ból mięśni.
W badaniu Moderny efekty uboczne występowały u większego odsetka badanych, ale wciąż w przeważającej większości miały charakter lekki, umiarkowany. Spośród skutków ubocznych o ciężkim przebiegu u niespełna 11% badanych zakwalifikowano w ten sposób zmęczenie po przyjęciu drugiej dawki. Te gorsze reakcje na szczepionkę Moderny mogą mieć związek z tym, że w preparacie Moderny mRNA jest po prostu więcej. 100 mikrogramów versus 30 mikrogramów w szczepionce Pfizera. Generalnie można się spodziewać, że przyjęcie szczepionki mRNA będzie trochę innym doświadczeniem niż przyjęcie jakichś tam, nie wiem, klasycznych preparatów, na przykład szczepionki na grypę czy szczepionki na tężec. W badaniach klinicznych większość zaszczepionych deklarowała ból w miejscu ukucia przy pierwszej dawce oraz dodatkowo zmęczenie i ból głowy przy drugiej. Dość powszechne były też bóle stawów, mięśni, dreszcze, czyli takie objawy grypopodobne, natomiast były one krótkotrwałe i miały lekkie lub umiarkowane nasilenie. Spodziewanym zjawiskiem jest natomiast to, że w miarę tego, jak szczepionka będzie podawana coraz szerszej grupie ludzi, będziemy obserwować różne rzadkie skutki uboczne, albo takie, które są powiązane ze szczególnymi, rzadkimi przypadłościami. Takie efekty niestety nie są w 100% możliwe do wyłapania w badaniach klinicznych i dlatego w każdym miejscu, w którym szczepionki będą dostępne, będzie musiał istnieć system zgłaszania ewentualnych skutków ubocznych właśnie po to, by na bieżąco zbierać dane i reagować na ewentualne niepokojące wydarzenia. Co z długofalowymi skutkami? Jeśli pytamy o to, czy wiadomo, czy szczepienie wiąże się z jakimiś konsekwencjami po 10 albo 30 latach, no to oczywiście tego nie wiemy. Jeśli chcielibyśmy czekać 10 lat na kontynuację badań klinicznych, to musielibyśmy się zgodzić na kolejne 10 lat z koronawirusem, z kryzysem gospodarczym i z milionami ponadprogramowych zgonów. Zarówno Pfizer, jak i Moderna dostarczyły do FDA wyniki badań, w ramach których stan zaszczepionych był monitorowany średnio przez 2 miesiące po szczepieniu. I próg tych 2 miesięcy ustalany jest dlatego, że po tym czasie niepożądane efekty czy komplikacje po szczepieniach zdarzają się rzadko. Jeśli efekty uboczne mają się pojawić, to najpewniej pojawią się albo zaraz po podaniu szczepionki, albo w okienku do kilku tygodni od zastrzyku. Pierwsze dawki szczepionki podano ludziom już w marcu, jeśli idzie o Modernę, i w kwietniu, jeśli idzie o Pfizera. I od tego czasu nie zaobserwowano nic niepokojącego ponad skutki uboczne, o których mówiłam przed chwilą. Na marginesie, mnie ta informacja bardzo zaciekawiła, bo pokazuje, że w badaniach klinicznych dzieją się też takie życiowe przypadki. Mianowicie, do badania Moderny nie mogły się zgłaszać osoby ciężarne, ale w jego trakcie tak spontanicznie 6 osób z grupy zaszczepionej w ciąży zaszło i te osoby na pewno będą monitorowane. W międzyczasie przeprowadzono też badanie na szczurach, którym podano 100 mikrogramów mRNA i obserwowano, czy pojawią się zaburzenia rozmnażania u szczurzyc, wady szczurzych płodów albo nieprawidłowości w rozwoju szczurków bobasów i na szczęście nic takiego nie zaobserwowano. Jak długo będziemy odporni? To jest pytanie za $1 000 000 i niestety nie wiemy. Nie wiemy, ile dokładnie odporność się utrzyma. W ogóle temat tej odporności około-covidowej jest dość zagmatwany i póki co bardzo niejasny, więc żadnych jednoznacznych, prostych odpowiedzi niestety nie ma. I w związku z tym nie wiemy, czy szczepienie na COVID będzie jedno na całe życie, czy raczej, tak jak z grypą, jedno na cały sezon. Czy osoby, które przechorowały COVID, też mogą się zaszczepić? Badania kliniczne były skoncentrowane na osobach, które COVID-u nie przechorowały, natomiast badacze są raczej zdania, że nawet jeśli ktoś COVID przechorował, to przyjęcie szczepionki mu nie zaszkodzi, a potencjalnie nawet wzmocni już istniejącą odporność, jeśli ona w ogóle jest. Szczepionka powstała ekspresowo. Czy powinien to być powód do zmartwień? To prawda, szczepionka na COVID pobiła wszystkie rekordy, jeśli idzie zarówno o tempo badań, jak i o tempo jej zatwierdzenia. Z historycznie szybkich procesów to rekordowe było na przykład opracowanie szczepionki na świnkę. Ono zajęło 4 lata i odbyło się w latach 60. Powodów, dla którego szczepionki na COVID powstały tak szybko, jest kilka. Po pierwsze, pierwsze gotowe preparaty są preparatami mRNA i wcześniej wyjaśniliśmy, dlaczego ich opracowanie jest co do zasady prostsze. Po drugie, kasa. W badania nad szczepionkami wpompowano $1 000 000. Badacze mieli więc przed sobą mniej przeszkód. Mogli podejmować różne, nieraz niepewne wątki badań i eksplorować różne ścieżki badawcze równolegle, bez obaw o utratę finansowania, dzięki czemu szybciej niż przeciętnie mogli dojść do konkluzji o tym, co działa, a co nie. Zniwelowano po prostu takie finansowe ryzyko, które jest w normalnych warunkach ogromnym hamulcem dla innowacji. Po trzecie,
COVID-em zajęli się wszyscy, bo globalna pandemia jest palącym problemem, więc motywacja do rozwiązania tego problemu też jest duża i poświęconej przeroby również. Po czwarte, COVID jest wszędzie, a to pozwoliło na bardzo szybkie zebranie danych i przekroczenie progu chorych, którzy musieli się pojawić spontanicznie w badaniach klinicznych. Jeśli pracujemy nad szczepionką na chorobę, która nie występuje powszechnie w populacji, to ten etap badań może się znacząco, znacząco przedłużać. I tak jak tempo tych badań było naprawdę ekspresowe, tak po drodze nie pominięto żadnych standardowo podejmowanych kroków. Działano według przyjętego od lat schematu, w ramach którego badane preparaty testuje się stopniowo. Najpierw na zwierzętach, potem stopniowo na coraz większych grupach ludzi, przechodząc do kolejnych etapów, tylko jeśli istnieje pewność, że w poprzednich nie zadziało się nic niepokojącego. Przez procedury przechodzimy szybciej, ale nie zmieniamy ich istoty. Prawodawstwo pozostało takie samo, jak było zawsze. Procedury dopuszczania szczepionek w ramach tzw. emergency use nadal zobowiązują na przykład firmy farmaceutyczne do kontynuowania badań. Dlaczego CEO Pfizera sprzedał swoje akcje? Zaraz po ogłoszeniu wyników badań klinicznych nad preparatem Pfizera, CEO tej firmy, czyli Albert Bourla, sprzedał akcje warte grubo ponad 5 milionów dolarów i wzbudziło to podejrzenia. Dlaczego osoba posiadająca największą wiedzę o tej rzekomo świetnej szczepionce i bezpośrednio za ten sukces odpowiedzialna decyduje się na sprzedaż tak wielkiego pakietu akcji? Odpowiedź brzmi, ta sprzedaż była ustalona wcześniej, dokładnie w sierpniu. Osoby pełniące funkcje kierownicze w tak dużych przedsiębiorstwach nie mogą zazwyczaj sprzedawać swoich akcji od tak, kiedy im się podoba. Wiązałoby się to z niedopuszczalną praktyką nazywaną insider trading, w ramach której CEO jakiejś firmy mógłby wykorzystywać wewnętrzne, niepubliczne informacje dla własnego zysku. To jest trochę tak, jak gdyby zawodnicy czy trenerzy mieli ustawiać mecze i obstawiać wyniki u bookmacherów. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, amerykańska SEC, czyli Securities and Exchange Commission, może z takimi osobami ustalać harmonogram sprzedaży z wyprzedzeniem. I w ramach takiego planu wyznacza się albo sztywne daty w przyszłości, kiedy akcje będą mogły zostać sprzedane, albo progi, które wartość akcji ma osiągnąć, by do sprzedaży doszło automatycznie. I to samo dotyczy CEO Moderny. Tam również doszło do sprzedaży akcji i również odbyła się ona według ustalonego wcześniej planu. Tym razem ten plan był ustalony jeszcze w grudniu 2018 roku. Co jeśli się nie zaszczepimy? Jeśli się nie zaszczepimy, to musimy pogodzić się z tym, że będziemy dalej żyć z COVID-em i na niego chorować. I tak jak ani o koronawirusie, ani o szczepionkach nie wiemy dzisiaj wszystkiego, tak możemy porównać sobie te rzeczy, które wiemy. Jeśli idzie o koronawirusa. Wiemy, że rzeczywistość z COVID-em zabiła w ciągu roku 1 600 000 osób, a wielu kolejnym ograniczyła możliwość uzyskania dostępu do ochrony zdrowia. Wiemy, że COVID może zwiększać ryzyko długoterminowych problemów ze zdrowiem, m.in. z sercem, z płucami, czy z mózgiem i funkcjami kognitywnymi. Pomijam już to, że ostatnie miesiące były po prostu paskudne, samotne, niepewne, ekonomicznie izolujące. Po drugiej stronie szali mamy szczepionki, o których póki co wiemy, że mogą wywołać ból ramienia, zmęczenie i objawy podobne do grypy, które ustępują po około 2 dniach. Każdy musi sobie bilans tych zysków i strat przekalkulować samodzielnie. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. I widzimy się niedługo. Bye!